Na nagraniu z przedniej kamery widzimy, jak kierowca wykonujący manewr wyprzedzania na podwójnej ciągłej prawie dochodzi do czołowego zderzenia z policją. Samochód policji zawraca i zaczyna się pościg za kierowcą. Na filmie widzimy nagranie z tylnej kamery, jak kierowca Daci wykonuje niebezpieczne manewry. Jedzie z nadmierną prędkością, wyprzedza na podwójnej ciągłej oraz jeździ po niedozwolonych miejscach. Następnie zostaje przełączony na przednią kamerę, gdzie kierowca robi takie same manewry. Po chwili zostaje zatrzymany, prawdopodobnie przez policję, w nieoznakowanym samochodzie. Na filmie na autostradzie widzimy, jak kierowca przekracza prędkość, lecz tym razem szybkiemu kierowcy się nie upiekło. Nieoznakowany radiowóz policji pojawił się tam, gdzie trzeba. Na filmie widzimy, jak kierowca samochodu BMW jedzie osiedlem. Osoba prowadząca ten pojazd wykonywała bardzo niebezpieczne manewry na drodze w postaci m.in. przekraczania prędkości, wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu, gdzie ruch nie jest kierowany, niestosowania się do znaków poziomych, a także niesygnalizowania manewrów zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy. W związku z tym policjanci zatrzymali w bezpiecznym miejscu samochód do kontroli. Za nami na parking na Chłopską, pod komisariat. Za nami. Dzień dobry panu. Nagrywam. Ruch drogowy Wrocław, interwencja nagrywana. Prawo jazdy? Takie bajki to nie nam. To i tak dzisiaj prawo jazdy byłoby zatrzymane, a i tak są, będą przekroczone punkty. Powodzenia. Karta pobytu jest, koniec kariery. A mandaty też będą wysokie. To nie jest tor wyścigowy, to nie jest zabawka. Brak uprawnień 30 tysięcy. Linia ciągła 100 zł 2 punkty. Bus pas 100 zł 5 punktów. Nieużywanie kierunkowskazów 200 zł punktów karnych 4. Uprzedzanie bezpośrednio przed przejściem na przejściu 1500 i 15. Na skrzyżowaniu 1000 zł i 10, ale to jeszcze sprawdzę. Prędkość. I prędkość, 21, czyli 305 punktów. Na nagraniu kierowca Volkswagena Golfa narusza szereg przepisów podczas swojej brawurowej jazdy. Niedługo później natrafia na policjantów, którzy akurat w tym miejscu przeprowadzali kontrolę. Patrz na tego Golfa, widzisz? Wodprąd? Tak. Tak, on się śpieszyło, naprawdę? Zaśpieszy się zaraz. Zaraz zabudowany. A ja sobie wolnie. Ha, mają go! Mają go! Tak? Mają go! Dobra, teraz ujdź, troszeczkę się było. Bardzo dobrze! Piękna karma! Na filmie widzimy, jak kierowca kabrioleta stwarza zagrożenie na stacji benzynowej. Popisując się, prowadził swój pojazd w poślizg, wykonując drift, który jednak musiał zakończyć przed maską oznakowanego radiowozu policji. Autor nagrania zarejestrował pirata drogowego, który nie potrafiąc włączyć się do ruchu z pasa rozbiegowego, postanowił wyprzedzić poboczem cały zestaw, a następnie rozpocząć nieuzasadnione hamowanie w ramach odegrania się na prawidłowo jadącym autorze, co skutkowało kolizją. Na filmie widzimy radar wykrywający przekroczenie prędkości, który aktywował czerwone światło na sygnalizatorze. Kierujący mimo to przejechał, a w nagrodę został zatrzymany przez patrol policji znajdujący się nieopodal. Pomożesz nam spełnić marzenie i dobić 40 tysięcy subskrypcji do końca roku? Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, a przybliży nas mocno do celu. Nie zapomnij również o łapce w górę, jeśli film Ci się podoba. Nie zajmuję już Twojego czasu i zapraszam do dalszego oglądania. Na nagraniu widzimy, jak kierowca tira bezmyślnie zmienia pas ruchu i urywa lusterko w samochodzie stojącym po jego prawej stronie. Jednak za takie czyny zostaje złapany przez policję. Robi lusterko. Co to
Ej, kolego, z tego tira urwałeś mi lusterko. LB. Zatrzymaj no się. Zatrzymujesz się już, zatrzymujesz się, dobrze. Deszczowy dzień oraz trudne warunki na drodze nie stanowią przeszkody dla kierowcy Skody, który wyprzedza ciężarówkę. Lecz w dalszej części filmu widzimy, jak zostaje złapany przez policję. Na nagraniu widzimy, jak podejrzany mężczyzna prawdopodobnie pod wpływem alkoholu wchodzi między samochody i tym sposobem blokuje ruch, przez co nagrywający nie mógł jechać dalej. Oprócz tego wyrzucił również śmiecia na podłogę oraz pokazywał kierowcy dziwny pojemnik. Ten nie wytrzymał i postanowił po prostu pokazać mu, gdzie jego miejsce. Nagranie przedstawia szybką jazdę kierowcy białego busa, który wyprzedza i przekracza dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym. W dalszej części filmu widzimy, jak szybko dostaje nauczkę za takie czyny, bowiem zostaje złapany przez policję. Ale karma. Na filmie widzimy kierowcę Forda, który jechał sobie zamkniętym odcinkiem drogi, najpewniej licząc, że tym razem się uda. Otóż nie, zostaje złapany przez policję. Na filmie widzimy sytuację dość niecodzienną. Incydent ze starszą panią, która wzięła odwet na piracie drogowym, który jadąc dosyć dużą prędkością w ostatniej chwili zatrzymuje się na pasach. Starsza pani uderza laską mężczyznę. Kierowca srebrnego samochodu wyprzedza ciężarówkę na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych w obiektywie nieoznakowanego radiowozu. Jednak policja szybko podejmuje interwencję i postanawia ukarać mężczyznę za te niebezpieczne manewry.